Dzień dobry wszystkim, ja jestem Joe Biden albo Kapelusznik, jak to woli, i dawno w sumie nie było filmu dedykowanego konkretnej postaci. Tak więc, jak zapowiedziałem dawno, dawno temu, oto film o Who is Who. Moim zdaniem postać z największym potencjałem z pośród latającej szóstki i jedyna w zasadzie obok Drake'a, która zasługuje na osobny film, oczywiście z tej grupy. Zatem jeżeli to oglądacie, ja pewnie jestem w pracy i odpowiem na wszystkie komentarze w poniedziałek, zamiast w niedzielę, w dzień premierowy. Ale chcę zapowiedzieć, że końcówka sierpnia będzie ciekawa, więc obserwujcie, a my zaczynamy ten materiał. Generalnie Who is Who był wschodzącą gwiazdą pośród agentów Cypherpol i był stawiany obok Roba Lucciego jako geniusz. Mając 26 lat, czyli 12 lat temu przed obecnymi wydarzeniami w serii, był odpowiedzialny za transport owocu Gomu Gomu. Niestety nie wiemy, gdzie miał być przetransportowany, lecz przypuszczam, że nawet mogło być to nawet samo Marijos. Natomiast cały konwój został skutecznie napadnięty przez Shanksa i przez utratę owocu nasz bohater wylądował w więzieniu za niepowodzenie, gdzie chyba popadł w depresję, bo z samego szczytu kariery stoczył się na samo dno, a przy życiu trzymała go tylko legenda o bogu Nice, bohaterze dającym wolność oraz szczęście, o którym opowiedział mu jeden ze strażników, który wkrótce potem zniknął z tego powodu bez śladu. Jednak 2 lata temu, przed obecnymi wydarzeniami, uciekł z więzienia, gdzie w trakcie ucieczki spotkał Jimbe, z którym na Wano stoczył pojedynek. Generalnie w ciągu 2 ostatnich lat został piratem i dołączył z czasem do sił Kaido. Jego historia nie jest długa, natomiast jest przykładem, że możesz być nawet najlepszym trybikiem w maszynie światowego rządu, ale jeśli zawiedziesz lub staniesz się zbędny, to pozbędą się ciebie bez skrupułów. Jednak Who is Who w akcie desperacji i będąc na dnie, to nawet zwykła legenda potrafi utrzymać człowieka na wodzy. Więc nic dziwnego, że potem darzą nienawiścią tych, którzy byli odpowiedzialni za jego upadek, czyli Shanksa oraz osób z nim powiązanych, takich jak Luffy, który zjadł owoc, którego on miał pilnować. Jeśli chodzi o samą siłę Who is Who, to faktycznie prezentuje on spory potencjał. Przez 2 lata był kapitanem swojej własnej załogi na Nowym Świecie z nagrodą powyżej 500 milionów berry oraz aspirował do rangi katastrofy w załodze Kaido. To już go czyni wyjątkowym na tle wielu postaci, bo rzadkim przypadkiem w serii jest to, że ktoś z niższą rangą chce objąć stanowisko kogoś z wyższą rangą, nie czekając na odpowiednią do tego okazję, jak na przykład odejście z załogi, emerytura czy po prostu śmierć. Natomiast on podczas swojej walki z Jimbe sprawnie lawirował pomiędzy używaniem haki obserwacji oraz zbrojenia, a także w różnorodny sposób wykorzystywał wszystkie umiejętności 6 form, których uczeni są agenci rządowi, a także bardzo sprawnie zmieniał formy swojego Zoanu Tygrysa Szablozębnego, łącząc wykorzystanie owocu, 6 form i haki, tworząc zupełnie nowe ataki i kombosy. Śmiem powiedzieć, że jego umiejętności ofensywne oraz defensywne, jakimi się posługiwał, miał opanowane na bardzo dobrym poziomie. I przegrał moim zdaniem z Jimbe tylko dlatego, że Ryboludź okazał się dużo wytrzymalszy od samego Who is Who. Największą luką w sile Who is Who jest jego defensywa, która uległa silnym atakom spośród technik karate ryboludzi znajdującej się w arsenale Jimbe. Jednak siła wieku, doświadczenie i lepsze ogólne statystyki dały podwładnemu Luffy'ego wygraną. Natomiast to pokazuje, jakim potworem byłby Who is Who, gdyby wykorzystał pełny swój potencjał. Warto mieć na uwadze, że przesiedział 10 lat w więzieniu. Ma dopiero 38 lat i gdyby regularnie trenował oraz walczył przez te wszystkie lata, rozwijając swoje haki, z pewnością byłby jedną z najsilniejszych postaci w serii. Coś może nawet między poziomem pierwszego oficera Yonko a admirałami,
kto wie, może by właśnie prezentował taki poziom, w którym by przewyższał takiego Kinga czy Kategoriego, lecz nadal ustępowałby admirałom. Nie mam żadnych większych wątpliwości, by stawiać takie śmiałe teorie. Jeżeli jesteście innego zdania, dajcie znać. Who is Who to zdecydowanie postać o niezwykłym potencjale. Nie mówię tutaj tylko o kwestiach siłowych. Jest to postać po części tragiczna, która nie dostała nie wiadomo jak wielkich backstory typu Nico Robin. Po prostu dostała karę za nie do końca swoje winy. Następnie kurczowo trzymając się życia w więzieniu, wierząc w legendę. A finalnie kończąc jako pirat w załodze, w której do końca nie wolno ufać pozostałym. Z prosperującego pracownika rządu zaliczył dno i rozpoczął w zasadzie drugie życie. Po pokonaniu załogi bestii została ona pochwycona przez marynarkę, więc teoretycznie Who is Who ponownie trafi do Impel Down i tyle go widzieliśmy. Czy aby na pewno? Nie bez powodu wydaje mi się, że to właśnie jemu Oda dał szansę nam zaprezentować jako pierwszemu legendę o Sangodzie Nice. Oda w przyszłości może zrobić z niego nawróconego agenta rządu, który ostatecznie przyłączy się do Luffy'ego, jak się dowie, że to on jest tym, kogo poszukiwał. Może dojdzie nawet do jego walki z Lucci'm, gdzie jeden będzie reprezentował nawrócenie i krytykę względem światowego rządu, a drugi będzie reprezentował totalną wierność wobec Gorosei i tak dalej. Na razie pośród agentów rządowych ciężko szukać jakichś wyłomów. Póki co wszyscy są wierni rządowi jak psy, ale już mamy takiego Who is Who, który został przez nich porzucony. Mamy też Stussy, która okazała się agentką Vegapunka, więc pierwsze wyłomy są. Może właśnie w przyszłości dostaniemy taki wątek, w którym Who is Who zamiast likwidować tą organizację, będzie próbował ją naprawić, by faktycznie eliminowała czające się w cieniu zło, zamiast po prostu na przykład eliminować przeciętny ludzi, którzy nie zgadzają się najzwyczajniej w świecie z obecną polityką rządu. Jak dajmy na to ludzie z Ohary. Także dajcie znać co myślicie. Moim zdaniem Who is Who zapowiada się na rewelacyjną postać, którą można bardzo fajnie rozwinąć, bardzo fajnie poprowadzić i aż żal by było go tylko zmarnować. Wykazuje gigantyczny potencjał na każdym polu, które tylko czeka na zrealizowanie. Także to tyle ode mnie i na razie.